Karpacz, liczący sobie około 5,5 tysiąca mieszkańców, jest znaną miejscowością turystyczno-wypoczynkową w Karkonoszach. Miejscowość ta ma swoją długą historię, początkami sięgającą czasów średniowiecza, kiedy to po raz pierwszy w XII wieku pojawili się w jej okolicy legendarni poszukiwacze skarbów zwani Walonami. Później Karpacz sławili zielarze laboranci, wytwarzający leki z górskich ziół. Na przełom XIX i XX wieku przypada rozwój turystyki i sportów zimowych. Rozwija się także baza turystyczna. Dzisiaj do dyspozycji turystów jest baza noclegowa licząca ponad 11 tysięcy miejsc noclegowych o zróżnicowanym standardzie, od schronisk młodzieżowych począwszy, na luksusowych hotelach skończywszy. Swą turystyczną karierę zawdzięcza Karpacz usadowieniu u stóp Śnieżki, Samotni, Małego i Dużego Stawu. Jest tu jednak wiele innych ciekawych miejsc. Oprócz tych naszych wspaniałych walorów krajobrazowych typu Śnieżka, Samotnia, Mały Staw, Wielki Staw, Doliny Łomniczki, tu w samym centrum mamy dwa muzea. Jedno starsze Muzeum Sportu i Turystyki, to jest ta filia Wielkiego Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, oraz niedawno założone Muzeum Zabawek, Lalek przez znanego reżysera, choreografa, dyrektora pantomimy wrocławskich Henryka Tomaszewskiego. Są to te dwie takie sztandarowe atrakcje, które w dniu dzisiejszym polecamy, ale oczywiście jedną z najstarszych atrakcji naszego miasta jest świątynia Wang, która tutaj już stoi od 1842 roku i przyjmuje turystów, którzy tutaj przychodzą zwiedzać Karpacz. Ta jest ta część, którą można stale oglądać, ale oczywiście w mieście jest jeszcze kilka rzeczy do zaoferowania naszym turystom, takich jak baseny kąpielowe. Niestety nie możemy tylko o tych basenach mówić dobrze, bo dotąd mieliśmy dwa baseny odkryte w Karpaczu, w tej chwili czynny jest tylko jeden. Niestety jeden basen został zamknięty przez sanepid z powodu nieczystości dostających się do tego basenu. Szkoda, że pan burmistrz nie zarządził oczyszczenia potoków i ukarania tych, którzy ścieki wypuszczają do potoków, a zamknął basen. Lepiej byłoby jednak ukarać tych, którzy zanieczyszczają wodę. Poza tym mamy kryty basen w hotelu Skalnym. Wielką atrakcją miasta Karpacza niewątpliwie Szkoła Górska Przewodnictwa i Narciarstwa Zarządu Głównego PTTK, gdzie możecie Państwo jeździć na koniach, kucykach, gdzie możecie Państwo wspinać się znakomitymi instruktorami wspinaczki skalnej na krótszych skałach. Poza tym polecamy również i oferujemy liczne wypożyczalnie rowerów górskich, które tutaj w Karpaczu już działają. Jedna przy Szkole Górskiej, a poza tym kilka już prywatnych się tutaj rozwinęło. Wytyczone są również trasy do przejeżdżania na rowerach górskich. Są to trasy tutaj w obrębie miasta Karpacza, częściowo również wyprowadzające rowerzystów na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. Już w porozumieniu z tym parkiem mamy prawo również turystów na rowerach wypuszczać w góry. Może nie na samą wierzchowinę, ale do Strzechy, do Samotni, tam turyści dojeżdżać mogą. W centrum miasta znajduje się stara karczma sądowa, obecnie dom w czasowy Bachus. Naprzeciwko rośnie tak zwana lipa sądowa, pomnik przyrody o obwodzie ponad 5 metrów. Nazwa lipy pochodzi od sprawowanych niegdyś pod nią sądów sołtysich. Także w centrum znajdują się dwa kościoły. Poewangelicki Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1908 roku oraz Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z 1910 roku z barokowym ołtarzem. Ten w latach 80. został rozbudowany. W ubiegłym roku powstała także przy nim galeria imienia Jana Pawła II. Założycielem galerii, którą tutaj chcemy przedstawić, jest ksiądz Maciej Oliwa. Galeria powstała, równo będzie w maju, 31 maja, rocznica powstania tej galerii, w dniu przyjazdu Ojca Świętego, dlatego też imieniem Jana Pawła II. Ponieważ jest dość takie znaczne środowisko twórców Karpaczu, więc przede wszystkim tutaj miejscowi twórcy zapoczątkowali, więc jest kilku twórców, którzy już mieli wystawy w naszej galerii. Pan Leszek Legut, pani Lucyna Chudak, pan Janusz Motylski i ci Państwo właśnie jako pierwsi zaprezentowali swoje prace. To były obrazy i akwarele. Była wystawa plener tkacki, który się odbywa jesienią w Kowarach i tutaj była również wystawa tkanin. Ostatnia wystawa, która miała miejsce, to była wystawa na temat Drogi Krzyżowej, wystawa rzeźby, płaskorzeźby mówiąca o krzyżu i rozważaniach stacji Drogi Krzyżowej. W ramach pierwszej i drugiej kadencji samorządu w gminie realizowany jest ciąg przedsięwzięć powodujących rozwój gospodarczy. Oto Karpacz stał się jednym z najbardziej stelefonizowanych miast w Polsce. Jedynie Warszawa ma lepsze wskaźniki. Ilość telefonów na 100 mieszkańców jest
ciut gorsza od stołecznej Warszawy, gdzie trzeba pamiętać, że Warszawa ma rząd, ma parlament, ma instytucje o zasięgu ogólnokrajowym, centralne handlu zagranicznego, że Karpacz w tej drugiej kadencji ma połączenia cyfrowe GSM-u plus, GSM-u ery, ma CenterTel, a więc w tym zakresie jest jednym z najlepszych miast w Polsce. Udała się rzecz fenomenalna również w zakresie ekologicznego ogrzewania miasta. I tutaj jest ogromna zasługa mieszkańców miasta, bo to co prawda miasto poniosło ogromny wysiłek, aby gaz był w mieście dla celów grzewczych, ale mieszkańcy wręcz wspaniałomyślnie, wręcz entuzjastycznie w szerokiej liczbie przechodzą na ogrzewanie ekologiczne. Więc i za pierwszy temat telefonizacji i za ogrzewanie ekologiczne należą się szczególne podziękowania mieszkańcom. Również w tej drugiej kadencji otworzył się w Karpaczu trzeci bank, a jest tylko 5,5 tysiąca mieszkańców stałych. Prawie w 80% jest to dorobek obu kadencji samorządów w Karpaczu. Jest okablowane podziemnie miasto kablem energetycznym. I są zapoczątkowane nowe inwestycje, które niestety będą trwały. Są to inwestycje związane z kanalizacją i z wodociągowaniem nowym. Bo trzeba wiedzieć, że kanalizacji w dużej części niestety w mieście nie ma, a wodociągi, które są, mają ponad 100 lat. I jedna rzecz, która się udała, która ma znaczenie dla starszych mieszkańców, dla lobbingu sportowego. Otóż po wielu latach odremontowano i oddano do użytku ponownie i skocznię narciarską i tor saneczkowy. Po wielu latach, po 40 w skali kraju, a po kilkunastu albo kilkudziesięciu w skali miasta, olimpijczycy z Karpacza byli na olimpiadzie w Nagano. W ubiegłym roku udało nam się wyemitować obligacje, pierwsza seria obligacji została sprzedana, dwie kolejne w najbliższych kilkunastu miesiącach będą sprzedawane i z tego tytułu znaczna część środków idzie właśnie na drogi. Już dzisiaj następuje poprawa stanu dróg na ulicy Karkonoskiej. Cały Karpacz Górny będzie miał główną centralną drogę nową. W ubiegłym roku skończyliśmy ulicę Skalną, która będzie nam służyła przez kilkanaście lat. Jeszcze w czasie tych najbliższych kilku tygodni chcemy w znacznej mierze poprawić stan dróg, bo prawdą jest, że drogi u nas są raczej na standardzie wojewódzkim, to znaczy, że nie najlepsze. Przymierzamy się do rozbudowy szkoły i do remontu szkoły. Chcemy również w jakiś sposób wspomagać liceum. Miniony rok był wyjątkowo trudnym okresem w całej historii samorządu. Szczególnie był to trudny rok dla mieszkańców Karpacza, pracujących w turystyce i handlu. Sezon zimowy był przeciętny, a sezon letni w następstwie powodzi tragiczny. Powódź wyrządziła nam ogromne szkody w paru relacjach. Oto zmniejszyły nam się dochody budżetu miasta, ale zmniejszyły nam się dochody naszych mieszkańców. Zmniejszyły się dlatego, że poszła fama, iż cały Dolny Śląski Karpacz również jest zalany wodą i nie ma warunku do wypoczynku. Mieliśmy fatalne dwa sezony w ubiegłym roku. Ale ta powódź również wyrządziła ogromne szkody w samym mieście. Wystarczy powiedzieć, że Karpacz jest na wykazie gmin strukturalnie dotkniętych powodzią, a więc jest w tym wykazie 130 gmin najbardziej, które odczuły powódź. I te skutki tej powodzi wychodzą do dziś. Obecnie remontujemy dwa mury oporowe i w centrum miasta, i w Karpaczu Górnym, gdzie one się rozwaliły pod wpływem podmoknięcia gruntu i wód gruntowych właśnie teraz, po paru miesiącach. W paru miejscach nadal urywają się drogi. Czyli niestety jeszcze myślę, że przez kilkanaście miesięcy będą wychodziły skutki tej powodzi. A strata i finansowa, która wystąpiła, spowodowała to, że środki, które miały pójść na inwestycje w ubiegłym roku, poszły na bieżące remonty, na usuwanie usterek. To spowodowało, że jakby tempo inwestowania w Karpaczu proporcjonalnie spadło. Ubiegły rok był jednym z najsłabszych lat w ośmioletniej karierze samorządu Karpacza. I przez jakiś czas będziemy to odczuwać. Karpacz, często nazywany najpiękniejszym miastem w południowo-zachodniej części Polski, ma jednak swoje dwie strony.
Jedna strona, ta bardzo atrakcyjna, krajobraz, który sam się broni, który powinniśmy starać się nie zniszczyć poprzez bardzo dziwne zabudowy, które niestety prowadzimy na terenie miasta Karpacza. Jedną taką fatalną zabudową jest stok Michałek w centrum Karpacza Górnego, gdzie przesłonięto nam widok na Śnieżkę, na Kopę. Ruina ta stoi, straszy, nie wiadomo co z tym zrobić. Drugą straszną rzeczą, którą turyści nie mogą pojąć, jak to jest dalej możliwe, by tak ten stan trwał, to jest wodospad i zapora w centrum Karpacza. Jedno z bardziej atrakcyjnych miejsc miasta Karpacza, gdzie kiedyś pływano na kajakach, rowerach wodnych, zimą rozgrywano imprezy sportowe typu bobsleje i sanki. W tej chwili jest jednym z straszniejszych miejsc miasta Karpacza. Tutaj apel do wojewody, do burmistrza, samorządu, aby tę sprawę rozwiązać. Wiemy, że teren ten trafił w prywatne ręce. Jak to się stało, trudno dzisiaj dociec, ale jest to bardzo brzydka część miasta Karpacza, kiedyś jedna z najpiękniejszych. Będąc miastem czynnego wypoczynku, Karpacz dostosowuje się do odwiedzających go turystów. Już wkrótce na najpopularniejszym narciarskim stoku w mieście powstanie całoroczny ośrodek sportowo-rekreacyjny. Nowy wyciąg narciarski będzie przygotowany do obsługi powszechnie dostępnego letniego toru saneczkowego. Na części stoku zostanie położony igielit, co spowoduje, że będzie on jako pierwszy w Karkonoszach czynny przez cały rok. Ma więc Karpacz szansę dalszego rozwoju w zakresie gospodarczo-społecznym, turystycznym i krajoznawczym.